Konkurs Znaźli ten kraj jest olimpiadą adresowaną do uczniów szkół sobotnio-niedzielnych i pozaszkolnych punktów nauczania języka polskiego w Lwowskim Okręgu Konsularnym. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę w zakresie literatury, historii i geografii Polski. Do 14 edycji konkursu zgłosiło się 50 uczestników, których podzielono na 3 kategorie wiekowe. Tradycyjnie były części pisemna i ustna. Dla Anity to nie pierwszy taki sprawdzian wiedzy. Tym razem opowiadała o Stanisławowie przez pryzmat prawdziwej historii pieniędzy skradzionych z poczty i sama wcieliła się w postać ducha, który relacjonował zdarzenie. Miałam jeden raz pierwsze miejsce i wyróżnienie. Przez czasy, w których mieszkamy, to o wiele mniej dzieci przyjechało. I to jest smutne, bo w zeszłych latach poznałam bardzo dużo fajnych osób. W tym roku trochę mniej, bo przez wojnę w Ukrainie to o wiele mniej osób może przyjechać. Młodzież z najstarszej grupy w części ustnej wyrażała swoje opinie w dyskusji zatytułowanej Influencer – kariera przyszłości czy droga donikąd. Można powiedzieć dużo o tym, takich jak o różnych platformach medyjnych, Instagramach, Facebookach. Temu tema taka była właśnie dla młodzieży, myślę. W tym roku mam wielką nadzieję na część ustną, dlatego że podgotowałam taką wielką prezentację i mam nadzieję, że część ustna mi pomoże, może zajmie jakieś miejsce, mam nadzieję. W części pisemnej konkursu uczniowie uzupełniali tekst ze słuchu, odpowiadali na pytania z gramatyki, kultury, historii i geografii. To nie było najtrudniejsze zapytanie, ale ono mi się zapamiętało, które jest, jaka jest najkrótsza granica Polski, to jest granica z Litwą. To, ja to wiedziałam. Uważam, że w teraźniejsze czasy każdy Ukraińc i Ukrainka powinien znać historię Polski. Temu, że Polacy bardzo nam pomagają i bardzo dziękujemy i temu uważam, że obowiązkiem każdego Ukraińca to jest znać nie tylko swoją historię, ale historię tego kraju, który nam pomaga. W 2020 roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację konkursu. W zeszłym roku nie odbył się z powodu wojny. Wiele rodzin zdecydowało się na wyjazd za granicę, ale ci, którzy zostali, nadal dbają o swoją polskość. Każdy jest zmęczony tym systemem nauczania online. Jest potrzeba spotkania. Bardzo się cieszymy, że są ci, którzy zostali i tworzą młode środowisko polskie na Ukrainie i że tak chętnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Znaźli ten kraj to również zajęcia edukacyjne i integracyjne. Młodzież wzięła też udział w warsztatach plastycznych i teatralnych. Największe wrażenie zrobił jednak kurs pierwszej pomocy przeprowadzony przez ratowników górskich z Polski i Ukrainy. Można było również przejechać się quadem. Działamy tu, pokazujemy sprzęt ratowniczy, jaki też zakupiliśmy z projektu Polska, Białoruś, Ukraina, projektu europejskiego, który razem też realizujemy i też tu pokazujemy samochód zakupiony, quad zakupiony z projektu, jak i manekin. Sprzęt do nauki ratownictwa górskiego. To jest fajne, też te ludzie, których ty tutaj poznajesz, z którymi ty możesz rozmawiać po polsku i naprawdę cały czas po polsku, bo kiedy ty jesteś w domu, to ja rozmawiam w domu po polsku i w organizacji, a tak to chciałoby się więcej tej polskości i tutaj ona jest i taka naprawdę skoncentrowana i to dla mnie jest najważniejsze na pewno. Uczestnicy otrzymali cenne nagrody i niezmierną satysfakcję z udziału. Organizatorzy i uczestnicy mają nadzieję, że wojna jak najszybciej się skończy i za rok konkurs odbędzie się w większym gronie.